Kolejne doniesienia wprost dotyczące Pilskiego Szpitala Specjalistycznego. Zdaniem Ogólnopolskiego Tygodnika lecznica musiała zwrócić 600 tysięcy złotych dotacji na zakup nowoczesnego mammografu. Doniesieniom tym kategorycznie zaprzecza dyrektor szpitala oraz pilski starosta. Od 50 do 100. Tyle mammografii średnio w ciągu miesiąca wykonują pracownicy Zakładu Radiologii Pilskiego Szpitala Specjalistycznego. Robią je na tym nowoczesnym aparacie cyfrowym. Aparaty cyfrowe są trochę lepsze niż aparaty analogowe, a nasz aparat jest wyposażony w tomosyntezę, która jest właściwie jedyna z naszej strony Wielkopolski, co poprawia jakość i ułatwia ocenę wykonanych badań. Nowoczesny sprzęt pojawił się w szpitalu pod koniec 2020 roku. Mammograf kosztował 755 tysięcy złotych, z czego ponad 150 tysięcy wyłożył powiat. 600 tysięcy to dotacja z Ministerstwa Zdrowia. Według ostatniego artykułu wprost szpital musiał pieniądze z dotacji zwrócić z powodu niedotrzymania warunków umowy. Zgodnie z umową realizator zobowiązany był do zapłaty za sprzęt do 31 grudnia 2020 roku wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Realizator nie dotrzymał zapisów umowy dotyczących terminu przelewu dostawcy sprzętu. Zgodnie z umową w przypadku niedotrzymania terminu podmiot był zobowiązany do zwrotu kwoty. Wprost powołuje się na odpowiedź otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia. Jak tłumaczy dyrektor Szafrański, warunki umowy i owszem nie zostały dopełnione, bo przelew za sprzęt trafił do sprzedającej go firmy z kilkudniowym opóźnieniem. Dyrekcja jednak sprawę z ministrem zdrowia wyjaśniła. Ten uznał, że cel umowy został zrealizowany, a pieniądze przeznaczone na zapłatę za sprzęt nie zostały wydane w innym celu. Stąd jego decyzja o tym, że szpital dotacji zwracać nie musi. Nie ma żadnej operacji na żadnym koncie, szpital nie wrócił żadnej dotacji. Na dzień dzisiejszy jest sprawa zamknięta, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia. Jeżeli redakcja nie da sprostowania, będziemy występować o sprostowanie i zadośćuczynienie. Dyrektor szpitala oraz pilski starosta jako dowód przedstawiają dokumentację wymienianą z ministrem zdrowia w tej sprawie. Na dzisiejszej konferencji prasowej Eligiusz Komarowski odniósł się także do pierwszego artykułu wprost zatytułowanego Horror w pilskim szpitalu, w którym opisywano wstrząsające relacje obecnych i byłych pracowników placówki. Podchodzę do tego z dużą ostrożnością. Jest to zgłoszone stosownym organom. Niech stosowne organy to, że tak powiem, mówiąc obrazowo, rozliczą, przeprowadzając działania zgodne z własnymi kompetencjami. Jeżeli coś takiego było, to oczywiście przypuszczam, że sprawcy zostaną pociągnięci. Wprost, opierając się na informatorach, opisywał także brak należytej opieki na SOR-ze oraz oddziale paliatywnym. W wyniku tej publikacji kontrolę w szpitalu zarządziło m.in. Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ. Ta kontrola w ogóle dotyczy obszaru, który podlega nadzorowi funduszu, to znaczy to jest kwestia oceny, czy było prawidłowe zabezpieczenie dostępności do świadczeń, tak, w tak ważnej części szpitala, jakim jest szpitalny oddział ratunkowy. Są już prowadzone czynności na oddziale medycyny paliatywnej, także na razie zbieramy materiały, które umożliwią inspektorom kontroli dokonać oceny sytuacji. Narodowy Fundusz Zdrowia chce zakończyć swoją kontrolę do 26 września.